drodzy Państwo, witam wszystkich serdecznie na trudnej dla mnie konferencji. Ponieważ dotyka rzeczy, które są blisko każdego serca z Was, także moim. Cenię sobie bardzo, że w naszym gronie są informatycy. Informatycy mają to do siebie, że mają myślenie zero-jedynkowe. I muszę Wam powiedzieć, że wyszedł dokument zero-jedynkowy, konkretny, który odróżnia wspólnoty katolickie od niekatolickich. Tutaj jest akurat zero-jedynkowe, jest tak albo tak. Na tej mojej konferencji chciałbym osiągnąć taki cel i owoc, aby powołać stowarzyszenie apologetów, którzy by się publicznie wypowiadały, by było silnym głosem w Polsce dotyczące ważnych spraw dotyczących wiary. Chodzi mi o pewnego rodzaju jasny, merytoryczny sprzeciw wobec wolnego nauczania, niekatolickich zachowań, niekatolickich rzeczy. Bo z reguły to jest odpowiedź taka bardzo ogólna. Mi chodzi o mocny, merytoryczny głos. Mamy zasoby ludzi. To jest też głos, mój głos do waszego serca. Co ty na to? Również będę też o tym mówił, ponieważ są to tego rodzaju kryteria, jak może funkcjonować katolicka wspólnota, a podstawą jest wolność. Czyli to, co się dzieje, twoje decyzje. Ja się w ogóle przedstawiam, ja jestem nauczycielem religii w Warszawie, w szkole podstawowej, także będę mówił takim językiem prostym, tak jak to mówię, codziennie do dzieci. Także myślę, że to jest przekaz, który jakby jest dla mnie na co dzień. Bardzo zajmuję się apologetyką, moja strona to apologetyka.org, Janka jest apologetyka.info, no i oczywiście ta nasza oficjalna to jest apologetyka.katolik.pl. Dwa moto, dwie artykuły różnego rodzaju, takie smakowite kąski dotyczące wiary, ponieważ wychodzę z założenia, że wiara oparta jest na faktach i o tych faktach chciałbym dzisiaj opowiedzieć. Jest to przepiękny w tym dokumencie Komisja Edukacji, przepraszam, Konferencji Episkopatu Polski. Taką główną myślą, która by nam przyświecała, to jest: każdy chrześcijanin jest pielgrzymem, czyli człowiekiem w drodze do domu Ojca. Zwróćcie uwagę, że droga, którą idziemy, może być różna. Raz jest deszcz, śnieg, raz jest pod górę, raz jest dół, raz jest łatwo, raz jest trudno. Można zboczyć z tej drogi i do Ojca nie trafić. Będę podkreślał, że stawka jest wysoka, o co gramy. Że każdy z nas gra o wysoką stawkę, o wieczność. To nie jest wybór, a lubię to picie, taki lubię akurat, ten obraz mi się podoba, a to krzesło mi się wygodnie siedzi. To jest wybór, który będę dzisiaj opowiadał na całą wieczność. Najważniejszy wybór. Także jedziemy po bandzie. Będzie coś mocnego. Bo to jest mocny bardzo dokument. Tak, dokument, moi drodzy, apologetyczny. Bardzo mocno apologetyczny, ale do rzeczy. Czy jesteście gotowi? Jesteśmy. Dobra. Ale lecimy. Widzisz, ale. A nie jesteśmy w pomocy tej Wasia? Ja bym to... Nie machamy flagami. Nie machamy flagami, ale... Celem dokumentu jest zachowanie, zwróćcie uwagę, zachowanie, ochrona i wspieranie wielkiego dobra, czyli zachowanie wspólnot, nie ich niszczenie, ochrona i wspieranie wielkiego dobra, to jest bardzo ciekawe słowo, jakim w życiu Kościoła Katolickiego są wspólnoty i ruchy organizacyjne. Wielkie dobro to są wspólnoty. Są owocem płodnego działania Ducha Świętego oraz daru Bożej opatrzności. Bardzo ciekawe zdanie, tak? Bożej opatrzności. Bóg Bożej w swojej opatrzności przewidział wspólnotę. Czyli grupę ludzi, którzy będą szli drogą taką, jaką on gdzieś, Duch Święty im w sercu gdzieś podpowie. I teraz uwaga, stanowią nowość, której pozytywne znaczenie i przydatność dla Królestwa Niebieskiego, Bożego, działającego w dzisiejszych czasach, musimy sobie dopiero w pełni uświadomić.
Czyli jest to dokument pionierski, można powiedzieć, który porządkuje, który musimy sobie w pełni uświadomić. Ja ten dokument czytałem kilka razy, aby zobaczyć i wysupłać takie najważniejsze, istotne rzeczy. Zapraszam. Najważniejsze, istotne rzeczy jest pokój. Musimy sobie w pełni uświadomić, czyli rzecz planowa. I dzisiaj się z tą rzeczą zmierzamy. Zmierzymy. I zmierzamy do pewnego rodzaju ustalenia kryteriów, co jest takiego ważnego w naszej drodze do Ojca. Wspólnoty nie są wolne od niebezpieczeństwa wypaczeń, czyli wspólnoty mogą iść błędną drogą. Można iść błędną drogą do Ojca. Duch tego świata, zwróćcie uwagę, że nie szatan, nie diabeł, duch tego świata już od czasów apostolskich wpływał deformująco i w konsekwencji niszcząco na dynamizm niektórych grup wspólnot, bo to możemy poczytać w Apokalipsie, to jest 7 kościołów Apokalipsy, jest tam pewnego rodzaju dokładne wytyczne co do wspólnot, jak ona funkcjonuje, są rzeczy dobre i rzeczy złe. Są rzeczy zmieszane. Ale ważną rzeczą jest zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwo wypaczeń. Te dokumenty są kryteria, które pozwalają odróżnić, co w działaniu wspólnot pochodzi od Ducha Świętego, od tego, co pochodzi od Ducha tego świata. To jest delikatne stwierdzenie. Duch tego świata, tak? Duch tego świata. To możemy tutaj włożyć różne rzeczy. To nie ma to, ten dokument nie ma charakteru prawnego. Jest to narzędzie w rozeznawaniu komunii naszej wspólnoty z Kościołem Powszechnym i zdrowego jego funkcjonowania i rozwoju. Myślę, że również można ten dokument odczytać w naszym osobistym kontekście. Jak wygląda katolicka droga do Pana Boga? Katolicka. Dlaczego uważam, że to jest takie ważne i stawka jest wysoka? Tutaj będziemy mieli właśnie dwugłos z Piotrem. Święty Kościół Rzymski stanowczo wierzy, wyznaje i głosi, że nikt poza Kościołem, nie tylko poganie, a także Żydzi, heretycy i schizmatycy, nie może mieć życia wiecznego. Nikt. Ale oni pójdą do ognia wiecznego, przygotowanego dla szatana z mostem. Nie, to mnie przeraża. Że takie są dokumenty Kościoła, że oni pójdą do ognia wiecznego przygotowanego dla szatana, jego aniołów, jeśli przed śmiercią do niego nie dołączą. Do Kościoła oczywiście. I dlatego ważna jest jedność tego ciała eklezjalnego, z której tylko ci pozostali w tej jedności mogą skorzystać dla zbawienia przez sakramenty Kościoła. Papież rozejrzy. Dalej. I tylko oni mogą otrzymać wieczną nagrodę za swoje posty jałmużny i inne dzieła chrześcijańskiej pobożności i obowiązki chrześcijańskiego żołnierza. Czyli tylko w Kościele mamy generalnie, można powiedzieć w cudzysłowie, tą świętość, tak? O której się dowiemy, kiedy się spotkamy. Nikt inny, nawet jeśli jego jałmużna jest tak wielka, jak może być, nikt nawet, jeśli przelewa nawet swoją krew, jest męczennikiem, nie może zostać zbawiony, jeśli nie pozostanie na łonie jedności Kościoła Gospodzkiego. Piotr Michał powiedział, słuchaj, jedna rzecz i wylatujesz. Ja mu powiedziałem, słuchaj, coś w tym jest, co powiedziałeś. Ale to jest, chciałbym, abyście swoim sercem jakby gdzieś abyśmy dotknęli tego tematu. Ważnego. Nie chodzi. Teraz jak papież Jan Paweł II. Nie chodzi tu o modyfikację depozytu wiary, o zmianę znaczenia dogmatów, o odsunięcie z nich istotnych słów, o dostosowania do upodobań epoki, o wymazanie niektórych artykułów, które podważyły pretekstem, że one nie są zrozumiałe. To jest, jeśli chodzi o pewnego rodzaju jedność. Jak to postrzegał Jan Paweł II. Jedność, której pragnie Bóg, może się urzeczywistnić tylko dzięki powszechnej wierności wobec całej wiary objawionej. Kompromis w sprawach wiary sprzeciwia się Bogu, który jest prawdą. Zwróćcie uwagę. Jedność to jest cała część objawiona, która jest prawdą. Jan Paweł II mówi o prawdzie. Szukamy prawdy.
ten każdy człowiek na tej ziemi, każdy jest powołany do szukania prawdy, znajdowania prawdy. Papież Bonifac, 8. Przemuszeni wiarą zobowiązani jesteśmy wierzyć i utrzymywać, że jeden, święty katolicki apostolski Kościół. I stanowczo wierzymy oraz wyznajemy, że poza nim nie ma zbawienia ani odpuszczenia grzechów. Oświadczamy, mówimy definitywnie i ogłaszamy, że do zbawienia każdego stworzenia ludzkiego absolutnie konieczna jest gotowość rzymskiemu papieżowi. Dokument KEP mówi wprost. Prawdy wiary przyjęte, wyznawane, głoszone przez Kościół, pochodzą z objawienia Bożego, łączą się i wzajemnie warunkują. Jest proces, tak? Proces, uporządkowany proces. Warunkuje się i wpływa na siebie. Dlatego winny być również przyjmowane w posłuszeństwie wiary, zgodnie z nauką Kościoła. Odrzucenie jakiejkolwiek prawdy zrywa komunię z Kościołem powszechnym. Zobaczmy, co się dzieje. Zobaczmy, co się dzieje. Są różnego inicjatywy w Kościołach. Góra Chwały. Organizowane przez wspólnoty katolickie. Biorą udział kapłani. Są zapraszani pastorzy protestanccy. Tutaj Piotr Aksosz świetnie obserwuje, co się dzieje i te wydarzenia opisuje pod kątem właśnie wiary katolickiej. Mogę puścić, co przenika do Kościoła oficjalnie, w sensie takim, że no nic się nie sprzeciwia, tak? Są księża, są rozmowy. Mogę puścić nagranie. Wejdź w ten, ustawienia dźwięku i wybierz urządzenie docelowe. Nie, teraz kliknij. Tak, żeby się otworzył ten panel. Ubrany. Pasa. Tak. I teraz, czekaj, dźwięk. Już kliknij? No, kto to tak ma? Mam tak tutaj, proszę. To jest. Teraz tak. To jest pastor, jest spotkanie grupy katolickiej i mówi pastor. Posłuchajmy, co on mówi. Ten był dość niezwykły z tego względu, że... Mówi jedność. Że ciągle w tym śnie, ja nie pamiętam wszystkich szczegółów, ale ciągle w tym śnie przejawiała się taka jedna myśl. Zaraz. A, to może to jest to. O jedność, o. I modliłem się do Pana i zadałem pytanie, Panie, dlaczego mi powiedziałeś, dlaczego mi pokazujesz tą kwestię? I powiedział mi jedną rzecz, którą chcę Wam przekazać. Że Bóg mówi do Was, że macie mandat dla jedności. Mandat. Jesteście społecznością, która ma mandat do tego, czego wykorzystacie, zależy od Was. Ale macie jakieś namaszczenie w tej dziedzinie, jako jest dość wyjątkowe. Namaszczenie. Ja tylko przekazuję to, co mi powiedziała, bo jestem listonoszem. Jestem listonoszem. Jest brawa, tak? To jest jak popieramy. Zwróćcie uwagę, że co może pastor taki protestancki jakby nauczać Kościoła o jedności, tak? To jest bardzo takie... To miał na myśli tę grupę, czy cały Kościół? Cały Kościół. On mówił im wprost, jesteście namaszczeni. To tak z kontekstu, że spływa wielkie namaszczenie na Kościół. Kościół w Polsce będzie się budzić do uwielbienia, do wielkiego wylania. I oni w to wierzą. Oni tak. Na każdej Eucharystii modlimy się o jedność. Tak. Amen. Ale o tej jedności tutaj będziemy rozmawiać. Co rozumiem przez słowo jedność i jedno? Bo pastor protestancki co innego rozumie przez słowo jedność. Bo kwestia jedności, Pan powiedział tak, kwestia jedności jest ważna dla naszego kraju, naszego narodu, dla Kościoła. Kościół ma mandat, ale który Kościół ma mandat? Jego Kościół? Jego wspólnota? Dlatego, aby uczynić ten kraj jedno. O jaki Kościół chodzi? Zwróćcie uwagę, że to jest taka pewna gra słów. On został zaproszony na tę wspólnotę,
ale pewnego rodzaju tak podchodzi, bardzo tak spokojnie, no spotkaliśmy się, jesteśmy jedno, jesteśmy naprawdę na jednym kościołem. Tak. I ten kościół, i jesteśmy namaszczeni. Tylko teraz sobie jest Jezus mówi wprost, że istnieje jeden kościół, który trwa w kościele katolickim, rządzonym przez następcę Piotra i przez biskupów, w łączności z nim. To jest takie bardzo powoli, trzęsaczy jest taki kościół, a dokładnie pozostałość ściany, gdzie Bałtyk podmywał latami, że ten kościół po prostu, ten brzeg został tylko ścianą. Zwróćcie uwagę, że to jest taki ekumenizm, taka jedność niedookreślona, podmywa tą prawdę po kościele. Mam pytanie. Jeżeli ktoś błądzi w osie herezji, to czy katolik z miłością powinien go uświadamiać o tej prawdzie? Czy uczestnicy takiego spotkania powinni powiedzieć temu pastorowi, no słuchaj, coś jest nie tak. Ale ja tylko pytam. Kolejny przykład, słuchajcie, to jest taki ekumenizm. Też bardzo to jest popularny prąd. To jest Karol Sobczyk, Głos na pustyni. I to wziąłem z jego strony. Wierzymy, że żyjemy w wyjątkowym czasie działania Ducha Świętego. To dzięki nowemu wylaniu, tak? Zwróćcie uwagę na stwierdzenie nowe wylanie. Była pięćdziesiątnica, powstał Kościół, ale to jest nowe wylanie. No, oni często mówią nowa pięćdziesiątnica. Nowe. Chrześcijanie zakorzenieni w Chrystusie mogą dziś wspólnie modlić się o miłość Pana Boga w jednym duchu, pomimo denominacyjnych podziałów. Koncepcja kościoła takiego bezdenominacyjnego. Każdy wierzy w to, co chce. Nie pada to definicja. Zwróćcie uwagę, że nie wyjaśnia się, znaczy kościół, jedność, wylanie, działanie Ducha Świętego. Trik opiera się na słowach. Tak? Na takim, no rozumiemy się, wiemy, co oznacza, tak? Ale pomódlmy się wspólnie, bo to jest jakieś nasze dzieło. Popularny temat. Odrzucenie jakiejkolwiek z prawd wiary, bądź któregokolwiek z dogmatycznych sformułowań tychże prawd wiary lub objaśniającego je nauczania magisterium zrywa jedność tej wspólnoty z Kościołem powszechnym. Kolejne, słuchajcie, właśnie opieranie nauki, na opieranie tego, co się głosi, na nauce Kościoła. I tutaj jest na to, bo Maryi mówi wprost. Obrażanie Trójcy Świętej oraz Nieodkupionej Dziewicy Maryi i propagowanie treści niezgodnych z nauką Kościoła wyklucza się ze wspólnoty Kościoła. No, dla mnie tezy księdza Dominika dotyczące śmierci są bardzo kontrowersyjne. Ksiądz Dominik Mielecki nawrócił się w Medjugorje i wprost nazywa, że w Medjugorje objawiła się Matka Boża. Kościół mówi wprost, że żadnej Matki Bożej nigdy tam nie było. No nie, czy pierwsze dni zostały uznane przez kogo? Przez Kościół. Biskup Hozer rozeznał. Nie rozeznał. I przez pierwsze trzy dni zostały... To może ja przytoczę, co się wydarzyło, moi drodzy. Ja uważam, że apologetyka musi opierać się na źródłach, na konkretach, tak? Biskup Hozer, on powiedział tak, że nie wypowiada się na tematy związane z objawieniami, tylko duszpasterstwo i nie widzi tam żadnego problemu i można jechać do Medjugorje, żeby się pomodlić do Matki Bożej. Te dwa dni jechać autokarem, żeby się pomodlić. Tak? Nie, dokument coś takiego zawierał, że być może, nie na pewno, ale być może pierwsze objawienie było autentyczne. No dobrze, to nie było okej. Okay. To tak. Sięgnijmy do źródeł może. Potem się tak? Sięgnijmy do, zobaczymy, co tam się działo w ciągu tych pierwszych dni. Nie, i powiedz mi tak szczerze. Sami, wiesz, jakim przeciwnikiem jest ten Medjugorje, ale no, nie przypisuję kościołowi innych słów, które jednoznacznego potępienia, którego nie ma. Tak? Nie, ale jakiego? Z wyjątkiem biskupa miejsca i to jest bardzo ważne potępienie biskupa. Praca mocarskiej komisji nad fenomenem Medjugorje została uwieńczona oświadczeniem biskupa. Celem było oświadczenie, dobitne stwierdzenie, dobitne, nie wiem, czy rozumiemy to słowo, ale może się różni, że w Medjugorje żadnych nadnaturalnych wizji
nie było. I mam do Was takie pytanie. Czy ksiądz Dominik, twierdząc, że tam jest Maryja, nie uprawia bałwochwalstwa i nie powinien być wyłączony z wolników Maryi? Bądźmy konsekwentni. Nie było tam Matki Bożej, żadnych objawień. On mówi, tam się objawiała Matka Boża, wbrew nauczaniu Kościoła. A to biskupa chodzi na też wykluczyć? A jakie owoce są tego? Bo po owocach się pytają. Okej, dojdziemy. Ja wyprzedzam pewne bardzo jego dokument, bo też o tym będzie wspomniał dokument, tak? Pamię, ale poprzedni slajd, to tak. Zobacz na dole, który jest, tak, który to jest rok. 997. 991, a Hozer dużo później przecież. Ale Hozer stwierdził jedynie filodusz pasterstwo, tak? Nie, ale stwierdził, że być może były objawienia, ale stwierdził. Moim zdaniem, głębokim moim zdaniem. Nie miał racji. Nie, no dobra. Ale nie przypisali bym stwierdzenia, nikt nie wypowiedział, tak? Nie, to zobaczmy, co ustaliło w takim razie biskup miejsca powiedział. Wątpliwe objawienie. Tak? Kobieta rzekomo ochładzająca się w Medjugorje, to jest tłumaczenie, moi drodzy, krótko, bo się wspomnimy. Tam nikt nie ma wątpliwości, że biskupi miejsca obaj. Tak, dobra. Obaj odrzucili. Ale mogę linka, to jest wypowiedź. To jest wypowiedź, oczywiście, ale biskup, ponieważ tam mieszkali Chorwaci, więc biskup Splitu, no prawie, że to się za jego miedzą działo, więc w jakiś sposób też zainterweniował, być może, jego zdanie w tym sensie kamieniczym się nie liczy, no ale biorąc pod uwagę, jakie tam tłumy się zjeżdżam do tej pory, ja przypuszczam, by komuś tam takiemu pielgrzymowi powiedzieć, że tam żadne objawienie nie miało miejsca, no to... No tak, no, czy co, urazimy uczucia religijne, tak? No sorry. Nie. Ja uważam, że nie było tam żadnych objawień, ale uważam, że wypowiedzi Kościoła i w tej chwili praktyka Kościoła w stosunku do Medjugorje nie dają dostatecznych powodów, żeby kogoś, kto mimo wszystko w Medjugorje wierzy jako objawienie prywatne, wykluczać tutaj jako niezgodnego z nauką. No oczywiście. Takich podstaw nie mamy. Nie w sposób definitywny, póki się nie wypowiedział i póki jest opinia, że można tam jeździć i się modlić, no to... Ale nie można nazywać się faktu objawienia Matki Bożej. Nie będzie wypowiedzi definitywnej o orzeczeniu Kościoła w tej sprawie, skoro w ogóle tam nie było żadnych objawień. A nazywanie, uważam, Matki Bożej, jakby tej tam zjawy, tak, które, konkretne rzeczy, które tam się działy, Matką Bożą uważam jest duszniectwem, jest ludzie, którzy tam jeżdżą... Matka Boża jest zbyt ważna w życiu Kościoła zbawienia, żeby nazywać te fenomeny, które były w ciągu pierwszych dni, tutaj wyświetliłem Matką Bożą. Uważam, że jest to naciągane i takie powinno być i wprost powinno się powiedzieć, że no sorry, no ale tam Matki Bożej nigdy nie. Spróbuję pogodzić to, co ty mówisz, z tym, co my uważamy. My, jako prywatni katolicy, jako prywatne osoby, możemy sobie wierzyć lub nie w objawienie prywatne. Natomiast jeśli mówi to ksiądz katolicki, szef pewnej wspólnoty, to on naucza jednak nauki katolickiej. I wówczas on nie ma prawa i z kardynałem musimy się zgodzić w takim ujęciu sprawy, że nauczać o tym, bo on naucza praw wiary. Bo on w tym momencie nie powinien tego robić. Kamilowi trzeba przyznać rację. Masz rację, ale też powinniśmy powiedzieć, że tutaj trudno się skupiać na księdzu Chmielewskim, skoro takich nauczających księży o Medjugorje w Polsce jest przynajmniej tam, myślę, że dobrze ponad 1000 osób, tak? No to właśnie, konserwatywnie powiedział. Tak, dla kultu maryjnego, nie dla objawów. No tak. Myślenie za jeden ton. Ja ci powiem, informatyków jednak tylko myślę. Konkret, tak? Rzeczywiście zbawienie. Dobra, lecimy dalej. Nie można nigdy głosić jednej prawdy wiary kosztem podważania osądzenia innej. Prawda o Bożym miłosierdziu nie może być głoszona w opozycji do praw o Bożej sprawiedliwości czy sądzie Bożym. Opcja miłosierdzia, bo jest miłosierdzie, i tak dalej. Wszyscy idziemy do nieba, piekła nie ma. Wszyscy go zbawieni, jesteśmy dobrymi, jesteś
super, ja jestem super, okej. Nie, jest poza sprawiedliwość, jest konsekwencja czynów. Prawdę wiarę dotyczące szczególnej roli, jaką w dziele zbawienia odczuwa Maryja, Matka Boża, nie powinny być traktowane niezależnie od dogmatów, oderwania od dogmatów chrystologicznych. Czy ja to dobrze rozumiem? Jak się mówi o Maryi, musi być konieczne odniesienie, tak jak, nie wiem, samochód, benzyna, tak? Że to jest komplementarne. Musi być dogmat trinitarny, odniesienie do Pana Jezusa i ściśle związane, podporządkowane. Mówiliśmy wczoraj na dyskusji pokolacyjnej, że ten kult Maryi jest. Ja zresztą, to co mówił Piotr, prosty test, ile procentowo czasu poświęcasz Jezusowi, a ile Maryi. I tak wygląda Twoja duchowość. Ja uważam, że to jest fajny papier dla mnie sobie, tak? Tak, i warto dodać, że dogmaty maryjne zostały ogłoszone w kontekście chrystologicznym. Tak. Na przykład Matka Boża, ten tytuł, tak, to nie chodzi o Maryję, tylko chodzi o to, że Chrystus jest w pełni człowiekiem, bo w takim kontekście ogłoszone normy. Nie można, nie może być ona również usprawiedliwieniem dla potrzeby pojętych działań ekumenicznych opartych na redukowaniu, przemilczaniu części krytyki depozytu wiary. Sorry, jeżeli ktoś się spotyka, trzeba mówić Kościół katolicki, jeden święty apostolski, bo to wyznajemy na każdej mszy świętej. Nie można odrzucać, modyfikować dobrowolnie, interpretować poza dopuszczonymi przez odpowiednią władzę duchowną granicami form liturgicznych, określających sposób celebracji liturgicznej. Czyli nie można powiedzieć jak arcybiskup Ryś, no moi drodzy, no to było już wyznanie, to było już taki moment, czyli wyznaliśmy swoje grzechy, tu mamy stół, czytaliśmy Ewangelię, bo rozmawialiśmy, chleb, a przynieśliście chleb, jest na stole, okej. No nie. Co ciekawe, biskup jakby stwierdził, smutne to jest, że były pewne głosy sprzeciwu i on nie powiedział, że popełnił błąd, tak? Że to nie powinno się robić. Tylko, że były głosy sprzeciwu i on tak powiedział, bo tak powiedział, to było źle zinterpretowane, bo on tylko tak powiedział. I tak naprawdę powiedział o nic. Niemniej Komisja Biskupów Polski i Liturgiczna wróciła powiedzieć do głosu. Tak, ktoś, był taki głos. Czyli nie, księża były tacy pojedynczy, którzy wypowiadali się publicznie, że tak nie można, tak? Niepokój może budzić promowanie we wspólnotach i ruchach formacyjnych organizacyjnych nowych form modlitwy i pokorności, wyraźnej opozycji do tradycyjnych, liturgicznych czy pozaliturgicznych. No ja powiem Wam szczerze, organizuję z Andrzejem od trzeci rok wieczoru uwielbienia w parafii. Twardo co miesiąc robimy tak wieczoru uwielbienia. Frekwencje mamy, ale mamy taki czas. Mamy taki czas. I nie można takich wieczorów uwielbienia o uzdrowienie również traktować jako coś ważniejszego niż święty. Idealny dla mnie byłby jakby takim wieczorem uwielbienia, czyli modlitwa do Ducha Świętego, te wszystkie modlitwy i ukoronowanie msza święta. To jest dla mnie ten ideał. Ja szukam, słuchajcie, takiego katolickiego wieczoru uwielbienia. Bez takiej naleciałości i szukam pewnego ideału. Modlę się o ten ideał i szukam i się codziennie zastanawiam, co tam jeszcze musi być takie, jak to uporządkować. I przyznam się Wam wprost, że czasem msza święta była, ale wieczór uwielbienia, gdzie miałem, wiecie, no. Grałem na gitarze, gdzie śpiewałem własne piosenki, które skomponowałem, to było takie, no nie. Okej, no. Nie do końca wolno łączyć się do mszy świętą z pozaliturgicznymi formami. Po. Tak, nie łączymy. Nie łączę tego, tak? Mamy modlitwę też o zdrowie. Zbliżańcem też nie wolno, a się Ale nie. Nie, jest zakończenie mszy świętej. Później jest na poziomie sformułowania. No ale to jest formalizm, tak, że zakończymy przy świętej. Czyli powinno być tak, że wierni, którzy są nam przy świętej, czują się zobligowani, to zostają na nas. Nie, można wejść, umie tam się wychodzą. Nie, no oczywiście, że wychodzą, ale... To, tak, ale czują się źle. Nie, to już... Okej. Odrzucenie moralnego nauczania Kościoła przez wspólnotę czy ruch formacyjny uniemożliwia uznanie takiej grupy za wspólnotę katolicką. Słowa, które służą, uniemożliwia. Odrzucając moralne nauczenie Kościoła, antykoncepcję i tak dalej. Cześć. Sorry. Uniemożliwia uznanie takiej grupy za katolicką.
Czyli również moralny, nie tylko. Moralny, tak? Nie tylko. Czyli głoszenie herezji. A, to ciekawa jest właśnie. No właśnie, bo ksiądz herezji powiedział swoje nauczanie, tak? To może być herezja materialna lub formalna. Ale herezja nienazwana, niewypowiedziana, niegłoszona, ale praktykowana poprzez zachowania moralne, zwyczaje liturgiczne, oddziaływania formacyjne, modlitwy, sztukę sakralną i tak dalej, daje duże niebezpieczeństwo dla życia duchowego, mojej wspólnoty i nie jest obojętna. Nawet taka nienazwana, takie szpileczki, że mają takie te podmywania tej wiary, tak? No bądźmy, pomódlmy się, tak? Jeżeli biednego Boga, nie. Co w tym złego? Tworzenie pewnej atmosfery. Tak. Takie... Jest to ważne, żeby to też rozpoznawać u siebie własnej duchowości, materialne i formalne herezje, bo ten dokument wspomina. Widzicie, często pewne rzeczy, ja to robiłem nieświadomie, że na przykład traktowałem wieczór uwielbienie, bo to tak emocjonalnie było, nie? To takie, byłem bardziej w to zaangażowany, tak? Bo to, że za to byłem odpowiedzialny. To takie zaprzeczanie prawdy wiary lub uporczywe powątpiewanie nieświadome nie znosi skutków duchowych. Nie jest czymś szkodliwym, tak? I to nie jest tak, że to jest takie neutralne. Dokument to bardzo podkreśla, że nawet my uświadomione takie rzeczy. Umniejszanie znaczenia moralnych konsekwencji wiary, czyli to jest bardzo ciekawe, ja to bardzo lubię właśnie, czyli jest moralność terygmo, czyli a, wystarczy zaufać Panu Bogu, jest super, nie? Serce Twoje bardzo modlisz się, super. Działanie łaski, wysiłek moralny. Oczywiście mogą być przepływy w różne strony. Tylko działanie łaski, tak? Tylko działanie łaski, czyli fidelizm, ale wysiłek moralny już nie. Czyli pewne trzeba rozeznać, trzeba pójść do spowiedzi, przyjąć Pana Jezusa pod postacią chleba, zrobić ten wysiłek, tak? Przeciwstawianie jest nadane jako dobra nowina, czyli wiem, no Bóg Cię kocha, jest super, fajnie, ale jest wymagająca na oko kościoła, tak? No sorry, są pewne obowiązki również nasze. Najważniejsze jest Twoje osobiste spotkanie, to co Ty czujesz tutaj. Ale już konieczności kształtowania sumienia zgodnie z prawem na oko kościoła, to już nie. To odrzućmy, bo kościół to tam rada coś. Zwróćcie uwagę, jak można zejść z tej drogi do Ojca. Moralność dekalogu, moralność kazania na górze. Powierzenie życia Chrystusowi koniecznej troski o osobistą prawość moralną, czyli pewnego rodzaju postawy. W wymiarze społecznym, prawnym czy politycznym oraz drogą ascezę i rzetelną formację duchową. Czyli, a wystarczy Panu Bogu zaufać, aleluja i dobrze. Tak? No nie. Nie powinno się jednak zajmować odpowiedzialności za przyjmowany, głoszony, celebrowany i praktykowany depozyt wiary z każdego członku wspólnoty, w tym bardziej odbierać prawa do reagowania w sytuacjach. Dlatego nawołuję do waszego serca, aby stworzyć stowarzyszenie apologetów, aby reagować na różnego rodzaju takie rzeczy, które są opisane w tym dokumencie. Za pomocą merytorycznych, konkretnych argumentów. Będzie to trudne, bo nawet nie potrafimy się dogadać w sprawie śmierci, ale szukajmy tutaj. Za budzące szczególną wątpliwość należy uznać wszystkie działania, które mogą stwarzać wrażenie, ważne słowo, że istnieją ważniejsze, bardzo ważne słowo, sposoby przekazu objawienia niż Pismo Święte i tradycja, albo również ważne są one. To co mówił Marek, tak? Czyli proroctwo to są objawienia prywatne. A ja mam natchnienie i słowo w pisma na ten temat. No nie. Jest, widzicie, to jest taki wysiłek poznania nauki Kościoła. My to robimy bądź co bądź tutaj na takich spotkaniach, że poznajemy tą naukę. A nie jest łatwo tak naprawdę poskładać te wszystkie puzzle do grupy. Przez tradycję, czyli to, co ten dokument nas nawołuje, też rolą każdego katolika jest poznawanie, nauczania, czyli symbole wiary, nauczania soborów, ojców apostolskich, czyli również to, co przekazuje tradycja. I tu również dokument zachęca, aby to było podkreślane, aby poznawać te rzeczy. Nie było to w oderwaniu, to co będzie mówił tek, czyli sola scriptura, tak? Tylko pismo. Nie. Tu również tradycja, również magisterium.
Zwróćcie uwagę, to jest warunek gościa do Ojca, tam nie ma. Jak tego nie ma, jak to mówi Piotr, wypadasz. No, dobrze mówię? Nie. Czy tak, czy jest coś w tym? Znaczy, trudno przesądzać, jeżeli chodzi o pójście do niego. W każdym razie ten ktoś nie, stawia się poza, powiedzmy, wspólnotą kościoła. Do nieba to, wiecie, to jest... Kościół jeszcze nie powiedział o nikim, że poszedł do piekła, nie? Tak. Przesadne akcentowanie. Objawień prywatnych. No, znamy przykłady, tak? Różno bojowników, powiedzmy, na tapecie. Objawienia prywatne to tam są non-stop. I co ciekawe, objawienia prywatne są bardzo emocjonalne. Co ciekawe, ksiądz Chmielewski wykorzystuje pewne emocje do tego. Zwróćcie uwagę, że jest to bardzo ciekawy mechanizm. Wojownice Maryi mają wpojone przez ojca Dominika, że są wyjątkowi w walce z Maryją i tylko przez Maryję, przez jej serce, w ostatecznej walce apokaliptycznej. I ja to słyszałem dla was na uszy. Przygotowujcie się na czasy ostateczne, tylko z Maryją i przez serce Maryi. Zaufajcie Maryi, a wszystko wam się ułoży. Będzie dobrze. Pstryk, wystarczy tylko zaufać. Gdzie wysiłek ma rano? To jest jak, w jaki sposób przekonać agentów służb specjalnych amerykańskich, którzy służyli w trudnej pracy za marne pieniądze. Mówiono im, że mają misję, że ratują świat. Ksiądz Chmielewski świetnie im to przekazał. Wy ratujecie świat. No słuchaj, to każdy was chce ratować świat. No, czy nie chcielibyście być policjantami kiedyś? Panowie, no powiedzcie. Ratować świat tymi strażakami, to jest coś. No, Marek mówi, że śmieciarz. No pokorny. Będę się mylał, chciałem śmieciarz czasem. Bo ksiądz Katolickiego jest taki, jakby jest porównanie z jakimś śmieciarzem, który niesie te wszystkie grzechy ludzi tam. No może to by było tak. Dobra. O, intuicji duchowych poszczególnych członków i liderów. To Marek o tym też mówił. Intuicja. Czy dom modlitwy w Gdańsku to będzie... Iskra, która wyjdzie z Polski. Przepraszam, Gdyni. Iskra, która wyjdzie z Polski i przygotuje na ostateczną przyszłość. Z Polski, nie? To będzie upamiętny z siostrą Polską. Z Polski. Dobra. Indywidualnych charyzmatów, takich jak charyzma prorocki, szczególnie darów, jak tłumaczenie, czyli, no sorry, to przegina charyzmatyków, czyli prorocka, dar języków, czuje się taki, no sorry, to nie jest katolickie. I to jest przegięcie. Bo to może wzbudzić wrażenie, że ktoś jest taki nadzwyczajnie, taki lepszy, a ja mam dar języków, a ty jesteś takim zwykłym katolikiem, który sobie siedzi w kościele, a ja mam od Pana Boga słowo, a ja no. I to jest właśnie posługiwanie się nadzwyczajnymi sposobami dotarcia do Bożej prawdy ma równą wartość, co staranie się słuchanie Słowa Boże, tradycji Kościoła, które jest cenniejsze od niego. Czyli jest większy walor, ważniejsze jest poznanie Pisma Świętego i nauczania dotyczące, niż te wszystkie takie, wiecie, takie wisienki na torcie, które powiem wam, w tych zielonoświatkowych wspólnotach, kiedy był już problem i kryzys takiego nauczania prawdziwego, kiedy wprowadzono te wszystkie świecidełka, te wszystkie odloty, rozpoczął się wielki biznes, wielka kasa, przemysł rozrywkowy, koncerty, wykłady, zaproszenie gości, biznes, olbrzymi biznes, To jest, słuchajcie, to są hale zapełnione po brzegi, uzdrowienia. To jest jeden wielki biznes. Zobacz, jak świat to wiechał. Firma religijna, gdzie ludzie pracują dla nich za darmo z pracowaniem ręki w ogóle. Że oni są wdzięczni, że mogą na nim pracować za darmo. Tak to świetnie potrafili przedstawić. Tak im to fajnie przedstawili, tą wizję. Właśnie. I jeszcze płacą za misję, jak wyjeżdża. Za wszystko płacą. Jedzie na tych miejscach, musi własnej kasy zapłacić wobec wszystko i on jeszcze jest szczęśliwy, że musi, że może tam głosić. On kupuje też osobiste pasterki z własnej kieszeni i on ci daje.
To zupełnie jak my wyjeżdżając na sesję polityczną. Przepraszam, się to chciałem powiedzieć. Mnóstwo katolików pracuje pro publico bono. Więc co to za argument w ogóle? Odrzucanie jakiejkolwiek z ksiąg Pisma Świętego uznanych przez Kościół za kanoniczne, zaprzeczanie integralności Starego i Nowego Testamentu, rozdzielenie i przeciwstawienie Pisma Świętego i tradycji jako powierzchnego Kościołowi jednemu świętego depozytowi wiary. Czyli to jest integralność. Stary Testament, Nowy Testament, wszystko jest integralne, nie ma księgi ważniejszej, nie ma... No, to jest po prostu jedna ciągłość, jedna całość. Oraz podważanie wyłącznej kompetencji Urzędu Kościoła do autentycznego wyjaśnienia Słowa Bożego skutkującego, skutkuje wyłączeniem wspólnoty. Tak znaczy, że nie ma czegoś takiego jak moja prywatna interpretacja Pisma Świętego. Czyli, a ja mi się tutaj jest taki typ, ja sobie będę interpretował jak chciał. No nie. To może być wszystko poparte źródłami, dowodami, z nauczania Kościoła, a nie, że mi się wydaje, że jest tak. No nie, no nie. A to jest wręcz słowo wyłączenie wspólnoty. Wyłączenie, tak? Wyłączenie. Z czego? No to jak to teraz interpretujesz ten tekst, argument, który podałeś, że poganie, tak? Poganie nie jest w wspólnocie. Dokładnie, no nie? A my mówimy o poza Kościołem. Za ewidentne i niebezpieczne nadużycia należy uznać również te sposoby i metody czytania Pisma Świętego, które są indywidualne skojarzenia, czyli a ja mam słowo dotyczące ciebie, że musisz iść i zrobić to i to. No nie, no nie. Czy intuicji członków, właśnie liderów wspólnoty, inne niż tradycji interpretacyjnie. Czyli każda interpretacja Pisma Świętego musi być poparta interpretacją. Tak już inaczej na teologii. To musi być najlepiej biblista po studiach jerozolimskich. No. Osobiste odczytywanie i przyjęcia Słowa Bożego zawarte w Piśmie Świętym nie powinno być mylone z subiektywną interpretacją, która byłaby ignorowanie, no to już powtórzenie tej myśli, tak? Ale tutaj to chciałbym, że podkreślać konieczność poznania tej tradycji dla budowania dojrzałej praktyki osobistej lektury i indywidualnej interpretacji. Czyli jeżeli czytamy Pismo Święte, to podpieramy się interpretacjami tradycji i nauki Kościoła. O, bardzo ważna rzecz, ciekawa. Kościół zaś przyjmuje w akcie wiary rozum i wola współdziała z łaską Bożą. Co to znaczy? Jakby rozum i wola jest bardzo ważne, tak? Czyli jakby nikt nie może czegoś do siebie zmusić. To musi być zachowany rozum i wola. I współdziałanie z tą łaską. I to jest akt rozumu, nie emocji. Że ja coś czuję. Tylko akt rozumu, który przyjmuje prawdę Bożą, jest poruszony łaską. Podważanie jakiegoś elementu stoi w sprzeczności z tym, co Kościół nauczył. Stoi w sprzeczności, tak? Nie emocje, nie, że czuję się dobrze, bo muzyka fajna leci i się dobrze czuję, tylko dążenie do prawdy. Konieczne jest działanie zarówno rozumu, jak i jego woli. Tu jest taki aspekt odrzucenia konieczności objawienia i łaski Bożej jako ważnych elementów wiary chrześcijańskiej, nie zgadza się, czyli musi być konieczność objawienia i Boża łaska, wykluczenie racjonalności, czyli rozumu i dobrowolności, nikt nie może czegoś zmuszać we wspólnotach, jeśli ktoś nie chce czytać w kościele, to nikt nie czyta. Jeżeli nie chcesz coś robić, to nie, nie czujesz tego, to nie, nie ma nic tutaj zmuszanie. Wszyscy muszą podnieść ręce. Bo ktoś... To już jest takie nauczanie. Wszyscy muszą podnieść ręce, bo mężczyźni mają wnosić ręce czyste, jak myślę, jest napisane. To wszyscy najpierw muszą umyć. Tutaj jest jakby takie podsumowanie właśnie treści, które przed chwilą mówiłem, czyli takie nie możemy akcentować wewnętrznych doświadczeń, emocjonalnych doświadczeń. Bardziej niż właśnie rozmowy i polityczne. Czyli bardziej rozum i wola.
To, ponieważ taka postawa tego, to się nazywa sentymentalny irracjonalizm. I dokument mówi wprost, że to jest, redukuje funkcjonowanie osób we wspólnocie do wyłącznie życia naturalnego. Czytanie języków, te blablany, takie, czy to jest naturalne? Czy to jest Ducha Świętego? A może nie Ducha Świętego, innego ducha, tak? Ale zobaczcie, że też mogą być procesy naturalne. Zwykła przeciw się wewnętrzny naturalny, nie związany w ogóle z Panem Bogiem. Tak? Skok wiary. O, to też o tym dokument wspomnę. Mam jeszcze czas? Co? Mam. Skok wiary, słuchajcie, to jest coś takiego, no, musisz to uwierzyć, że to jest twoja droga. Tak mówi do ciebie Pan. Ten jakby ktoś, nie czuje się, no, nie potrafi śpiewać na przykład, tak? Ale musisz zaufać Panu Bogu. I to jest to takie, zobaczcie... Modlisz się i zaśpiewasz. Coś takiego. Chociaż to jest troszeczkę coś innego, nie do końca. To jest bardziej takie, że to jest taka manipulacja. Nie robisz, nie abandonizujesz, brakuje ci wiary. Nie ufasz Bożemu prowadzeniu, tak? Jesteś gorszy. Jesteś... Jakoś tak, coś jest nie tam. Kiedy ty nie czujesz, tak? Jakby nie jest to swoim jakby takim tą drogą. To jest taka manipulacja. To było, słuchajcie, raport ksiądz Maliński, ten co, wiecie, Dominikani. Tam to po prostu było po wprost. Musisz wierzyć w Pana Boga, otwórz się na Jego łaskę. Nie może. I w mordułę. I tak uwalił tam te dziewczyny, no nie. Dosłownie, to była przemoc fizyczna. To było w tym krótkiego raporcie. Bo model stanienicza, wtedy był zamknięty, żeby go otworzyć dokładnie. To co nic powiedziałby na ewangelizację, jak nie się. No i kiedy zwracano się temu Dominikanowi uwagę na takie rzeczy, wiecie, kobiło, jak mu się przez te wszystkie lata jakby udawało. On po prostu, kiedy go krytykowano, był przełożonego, to po prostu płakał. No, i taki był skruszony właśnie, płakał, że go krytykują i to tak to przynosi. To pozwolało, ta zasłona dywna mu pozwoliła funkcjonować przez lata, że jest nieznaczytowany materiał z więźnika. Pozwalanie na coś takiego. Ale te skoki wiary mówi wprost. I tam była po prostu no, manipulacja ostra. On akurat działał na poczuciu winy. Bo brał delikwenta, spowiadał często całą noc, wychwytywał wszystkie rzeczy, słabe punkty, później na nich budował siebie, manipulował, nawiązywał, czasem publicznie. Na duże jak to wielkie. Czy to ma o księdzu Kamińskim mówić? Marina, nie. Bo to coś, co... Paweł M. Benedykt. Nie chodzi o księdza Emanińskiego. Poety nie. Nie. Paweł M. Paweł M. Sobota sprawa, taka sprawa, że będzie kiedy nadużycia. To komisja Telikowskiego. Czytałem ten pocierany. Paweł Emanicki. Ale jak on pięknie wyglądał uszak. Taki kreacyjny. No po prostu. A bardzo też jest ważne zwrócenie uwagi na pedagogikę Bożej wiary, czyli dynamiczny proces zbawienia. Każdego, indywidualny, inny. Każdy ma inną drogę. Inne rzeczy zwraca uwagę. Czyli są pewne uwarunkowania zewnętrzne. Dojrzałość osobowa, doświadczenie życiowe, że to wszystko wpływa na indywidualną drogę i trzeba każdego szanować. Nie oceniać, tak? Jakby kogoś za to. Że ktoś czegoś nie wie, no nie rozumie, nie wie, bo jakby to jest tak, każdy jest inny. I to na to też dokument zwraca uwagę. Dynamiczny sposób proces zbawienia. Ciekawe bardzo, że każdy z nas ma taką swoją drogę zbawienia, tak? Inną. Czyli zecyszy? Tu, żebyśmy nie mówili tylko o charyzmatykach, to tutaj chyba jest to myśl, która zagląda do dokumentu. Te słynne sesje takie. O czym mowa? O jakimś skoku Nie. O tym indywidualnym właśnie takim, że każdy człowiek ma tak jednak indywidualny. Zwracam uwagę, to bardzo ważne, co powiedziałeś, że każdy może mieć, nie musi, każdy może z nas mieć inną drogę. Tak. Dla ciebie drogą wzrastania jest wieczór chwały. Tak. Dla mnie może być medytacja chrześcijańska. Tak. I innym nie wolno oceniać czyjejś drogi duchowej, bo nie mają do tego kompetencji.
To tak nawiązując tylko dyskusję skończymy na porze z Chrystusem, ale tak naprawdę. Nie, można powiedzieć, że droga powiedzmy głoszona przez Właśkiewicza lub kogo innego, no to też bym mógł powiedzieć na tej. Nie oceniaj. Ona jest błędna. Jeżeli problem w waszym sporze, niezależnie od tego, jak zostanie rozstrzygnięty, bo mówicie o różnych prezentacjach tej góry, nie leży w tym, że Józek kwestionuje twoją drogę, tylko ma wątpliwości co do jej prawowinności, a to jest dwie różne rzeczy są chyba. Czy słuszne, czy nie, po prostu jest dyskusja, ale to chyba nie na tym polegał spór. Nie no, bo to jest moim słowem, bo tak jakby wyszło na to, że to w ogóle nic nie może krytykować, tak? No tutaj, ale nie wiem, medytacje, nie wiem, franciszkanów, czy jezuitów, dominikanie, mnóstwo, to każdy naprawdę znajdzie coś dla siebie, no nie? I nie można mówić, że moja droga jest lepsza od swojej, tak? O, tak się pyta. I nie można mówić, że medytacja chrześcijańska jest zła. No, ale kto tak powiedział? Na razie obawiam, że nie jest chrześcijańska, bo to jakaś konkretna medytacja. No, można powiedzieć, że jest chrześcijańska. Są medytacje nie chrześcijańskie. Tak. A pierwszeństwo sakramentów? Najważniejsze to sakrament, jak to udział Bożej łasce, a nie te wszystkie bariery szczere, czyli wieczór uwielbienia, modlitwa, uzdrowienie, modlitwy stawiennicze, sakramentalna łaska przez mszę świętą, spowiedź, to bardzo dokument podkreśla. No i tego właśnie uczy kurs Alfa, żeby stawić te wszystkie rzeczy ponad. Właśnie ponad, bo najpierw mówimy o charyzmatach, aktach wiary, a sakramenty to jest taka specjalizacja denominacyjna, no, która jest no, jakby no, taka... Tak ludzie mówią, takie świadectwa są po prostu alfa. Tak, że to wiele tak. Organizacyjnych... Bo sakramenty to jest beta, tak? To jest beta, a może i gamma. Tak, wiele tych systemów ewangelizacyjnych, kiedyś ja zwracałem uwagę, już 15 lat temu na to, ty zwracałeś uwagę, pamiętam, że usiłuje się włożyć te właśnie rzeczy do kerygmatu, tak? Że te dane nadzwyczajne jakby się głosi, przy pierwszym głoszeniu... Bo Marek, no bo to jest duszpasterstwo świątkowe, tak? I to, no to jest jakby przeniesienie tego duszpasterstwa. A ja świadkowym jakąś okolicę. Ale to jest upon, że czym to jest alfa, nie. To co wędelickie z Anglii pochodzi. Znaczy anglicki. Tak, anglicański, tak. Ale z no church, a nie z high church, tak. Tak? Tak. Powinien być widoczny prymat, widoczny, tak? Prymat sakramentów jako skutecznych i koniecznych znaków zbawienia. Skuteczny, widoczne, skuteczne i konieczne. No, ten dokument jest zero-jedynkowy. Jest tak, lub tak, lub tak, lub tak. Dokumenty też są zero-jedynkowe. Zaniepokojenie budzić może poza sakramentalnych praktyk mających uwolnienie od zła. A rola sakramentu pokuty jest umniejszana rozumiana. Podstawowy sakrament pojednania i pokuty jako łaska, która działa. I to jest najważniejsze. A nie, to było mówione. Spowiedź furtkowa. To jest spowiedź furtkowa. Jeszcze jedna ważna rzecz. Modlitwy o uwolnienie i modlitwy wstawiennicze odmawiane we wspólnocie nad poszczególnymi członkami mają, sugerują, są podobne do egzorcyzmu. No absolutnie czegoś takiego nie może być. Oddzielamy, tak? Te rzeczy. I to, co właśnie mówiliśmy przedtem, modlitwa o uzdrowienie, umniejsza się sakrament chorych. I teraz, jakie są takie te rzeczy, które no, Kościół niestety, no, czy no mówi wprost, że to nie to. Grzech pokoleniowy, każdy ma, prawda, no, nie, czyli nie ma czegoś takiego, że grzechy przodków. Okej, zaczynam od zera. Spowiedź furtkowa. Nie spotkałem się, jak ja osobiście, ale to jest celebracja sakramentu pokuty połączona z rodzajem modlitwy wstawienniczej. Podeznaniu grzechu peminent, odpowiadając na pytania kapłana, mówi o różnych sytuacjach swojego życia czy wydarzeniach, które mogły być ewentualnymi furtkami. To są właśnie te pokłosia takich różnych właśnie
publicznie wyznawania swoich grzechów, bo to daje po prostu pożywkę na manipulację później. I modlitwy zamykające źródła zła. Piękny kanał, widziałem. Zły duch. Ponieważ dokument bardzo mocno podkreśla, że praktykowanie spowiedzi furtkowej, tych wszystkich rzeczy, powoduje wątpliwości w skuteczność łaski sakramentu, chrztu oraz niekorzystania z takich form pokutnych jak modlitwa prosty Janusz. Czyli jakby przekierowanie na furtkowe, na walkę ze złem, egzercyzmy, a zaniedbanie codziennej modlitwy, po prostu jałmużny, czyli tych dobrych uczynków, o których ja mówię dzieciom. Dzieci piszą w szkole, tak? Co, jakie są najważniejsze dobre uczynki? Proszę. Tadziu, Tadziu mówi. Proszę pana, panie Kamilu, modlitwa po prostu jałmużna. Jałmużna, co to jest? Ja i tłumaczę, to jest jałmużna, tak? Tutaj jest jałmużna. Tutaj jest jałmużna. Tutaj jest jałmużna. Jałmużna, co to jest? Jałmużna. Dobrowolne ofiarowanie. Dobrowolne ofiarowanie. Czasu, rzeczy materialnych, pieniędzy, czasem nawet mniejszy czas. A teraz tak. Te wszystkie takie negatywne rzeczy mogą skłonić do myślenia deterministycznego i magicznego. Wystarczy zaufać sercu Maryi, wszystko ci się poukłada. Ja to słyszałem. I mówił ten, piech, jakaś to jak takie świadectwo, że on został prezydentem czego? Jakiegoś miasta, zaufał Maryi i świetnie wszystko mu się poukładało. Rudy Śląsk. 5 minut, proszę. 5 minut, dobra. Przeakcentowanie prywatnych form pobożności, modlitw, technik rozwoju kosztem katechezy i praktyk sakramentalnych. Przeakcentowanie, no to też było. Oczywiście musi być posłuszeństwo macierzowi, posłuszeństwo biskupom. Niedopuszczona jest sytuacja, że ktoś się kieruje nauczeniem litera kaznodziei tak poza taką władzą kościelną. Jest posłuszeństwo wobec ksiądz Galus na przykład, tak? I Czechatowa. No i no, nie posłuchał się biskupa. Ściągnął tych wszystkich swoich im reszty takich suspendowanych. Bo muszą się z czegoś utrzymać. Ja tam mają źródło utrzymania. I tam ponoć jest no, ciekawe rzeczy tam się dzieją, tak? Są działko i tak dalej. On ludziom nie opuści, nie dopuszcza, przechwycił miejsce. Mamy drugiego nadanka. Tak. Mam drugie. A ksiądz Paranowski? Ksiądz Paranowski. To jest bardzo źle. To jest zagadka, tak? Taki kanał. Tutaj dałem taki wpis z Marysią, żeśmy sobie w tamtym tygodniu dyskutowali. Bardzo dobry, polecam. Miara zgodności nauki głoszonej we wspólnocie z prawdą Ewangelii nie... Teraz to bardzo ważne kryterium, posłuchajcie. Miara zgodności nauki głoszonej nie może być duża czy wzrastająca liczba członków danej wspólnoty, czy za żadne nadzwyczajne wydarzenia. Marysia Kowalska mi pisze mi tak. Tam był w sprawie egzorcyzmu dotyczący kota. I tam była taka wielka dyskusja, bo pan Czernikowski zarzucił, że koty nie podlegają złu. A ksiądz Kniewski dał taki przykład, że czasem jak te zwierzę, tam był kot i ten, tam był egzorcyzm nad kotem. Wypowiedział się pan Telikowski, że jest to magia i ogólnie nie jest to katolickie. Ksiądz Szałata się wypowiedział, a jednak może być taka sytuacja, że jednak przedmioty, miejsca mogą być opętane zwierzęta. A Marysia mówi mi tak. Bardzo dobra wypowiedź księdza profesora Tomasza Szałaty, którym dyskutował i nie zbadował. Bo on jest, nie mam okazji na razie porozmawiać, może jak podgotuję. Krytyka księdza Chmielewskiego, należy się zapytać, czy są w stanie zaakceptować jakieś ewentualizacje środowisk innych niż emerytki,
czy też mają zamiar zniszczyć każdego księdza w jakiejś inicjatywie. To jest ten sposób myślenia właśnie. Skoro jest dużo nawróceń, dużo członków, to znaczy, że to nauczanie jest prawidłowe. No nie, nie. Liczba członków wydarzeń nadzwyczajnie, uzdrowień wcale nie świadczy, że idziesz drogą katolickości. To znaczy, nawet nie, że jest prawidłowe. Mam wrażenie, że biskupi są przerażeni tym, co się dzieje, jeżeli chodzi o odchodzenie z kościoła i po prostu... Tak. Są to właściwie, nie wszyscy oczywiście, wobec każdego, kto jest w stanie ludzi zgromadzić. Ja uważam, że też. Z tym, że tak, teraz nagle napadli na Chmielewskiego, pana Rochu, tak? Ale bo napadło, ponieważ ksiądz Chmielewski przekraczył jakieś kolejne rubikony, że tak powiem. Tak. Natomiast ja mam pretensje, przepraszam, ja ciągle mam pretensje do hierarchii, ale tak jakoś wyszło. Mam pretensje, że nie otoczyli go opieką, również opieką dyscyplinarną, ale także taką bezpartnerską. Wcześniej, bo to było wiadomo, w jakim kierunku to idzie, tak? Przecież to może być bardzo pozytywny duch prowadzący mężczyzn, tak? Zostawili go samego, a potem jak już się zrobiła awaria, to słusznie niby ślą rzeczy, jakie tam są błędy, ale po prostu w tej chwili jest sytuacja, w której albo powstanie coś w rodzaju takiej wewnętrznej sekty, a może i zewnętrznej, ale chyba wewnętrznej raczej sekty, albo będzie sytuacja, że zniszczą ten duch w ogóle, tak? Będzie szkoda. Mieli... Szkoda. A szkoda. No tak. Ale to też jak jest, że cała siłaka kościoła, to też jest część tej wspólnoty. To prawda. Też tak samo, kiedy sobie powinni współdziałać. I tu jest to tak, jakby się to załamuje. Tak. O hierarchii będzie tak mówił w niedzielę. Panie, czas leci, zostało mi krótko, już o ekumenizmie. Ekumenizm, według dokumentu budujemy wewnątrz kościoła, z innymi wspólnotami. Tak mówić wprost, czyli różne inicjatywy modlitewne, kult, spotkania, rozmowy, ale w obrębie Kościoła katolickiego. No, nie ma nic powiedziane, że... Nie, czekaj, ekumenizm to nie jest jednak z Kościołem katolickim. Dokładnie. Nie, a to mówię, to w cudzysłowie powinno być, nie? Ten ekumenizm taki postrzegany jako taki jednak prawami. Fałszowanie budowanie jedności, czyli jesteśmy samowystarczalni, jesteśmy jakby tacy... Odłączanie się po prostu od parafii, od kościoła, działanie we własnym imieniu, absolutyzowanie własnej duchowości, czyli moja formacja jest lepsza, a tu jest lepsza odmowa, a tutaj duchacze mają jakiś monopol naprawdę, może komendant, może oaza, może wojownicy. Nie. Dla mnie absolutyzacją duchowości są wojownicy i to będę podkreślał i się temu sprzeciwiam. Ale co są nie... Absolutyzacja i duchowości. Tak. Uważam, że jest to nieprawda. Celem, słuchajcie, jest dążenie do świętości. To powinno być podkreślone. Jest zjednoczenie z Bogiem. Obowiązkiem każdego z nas jest zjednoczenie z Bogiem. Zwróćcie uwagę. Ja mówię dzieciom, że będziemy w niebie, tak? Ale to jest to poziom podstawówki. No nie będziemy w niebie, faktycznie. Ale my, dojrzali katolicy, zjednoczenie z Bogiem. Mamy świętych, możemy ich podglądać, jak oni to robili. Każdy może znaleźć swoją duchowość. Ktoś italiańska, franciszkańska. Mamy do wyboru, do koloru, możemy ich podglądać. Celem jest zjednoczenie z Bogiem. Czyli pełnienie jego woli. To trzeba podkreślać, tak? I również w naszym moralnym przykładem. Koniec. Ostatnio. Nie należy łączyć takich naturalnych. To, co mówiliśmy przy śniadaniu, techniki rozwojowe są inne. Porządek naturalny, porządek Ducha Świętego, porządek naturalny to jest co innego. One wspierają, a nie mogą zastępować. Nie jest sensem życia katolika, dobrosta, że się trzeba się powodzić. Doświadczenie... No dobra, idźmy dalej. Dobra, idźmy dalej. Jeśli chodzi o wspólnotę Kościoła, to czy wspólnota to grupa samodoskonalenia, samorozwoju czy autocelebracji? To jest taki front przekształcenia wspólnot katolickich w grupy terapeutyczne. Jest teraz, są ośrodki, bardzo dużo wielu księży chodzi z psychologią. Ostatnio jest dużo książek, jest chrystoterapia, jest łączenie wątków naturalnych, tak, wątków naturalnych psychologii, z działaniem na przyrodzoności. Tutaj jest taki... Znaczy tak, absolutnie nie można dążyć do tylko naturalizowania duchowości chrześcijańskiej.
Tak? Uznajemy działanie łaski, działanie Pana Boga i działanie nadprzyrodzone. Dotyczy to duchowości naturalnej i pewnego rodzaju takiej światopoglądowości, taki światopogląd naturalny, czyli Pan Bóg jest wszędzie, jest taką naturą, bliżej nieokreśloną. Dokument wpływa, mówi wprost, takie działanie psychologii przygotowuje na działanie to nadprzyrodzone. Bardzo ciekawa intuicja. I nie neguje zdobyczy psychologii, ale mówi, że to jest pewien, jest to pewien rodzaj proces, tak? Proces jakby natury, proces nadnaturalny. Na przykład są techniki wyciszenia, tak, medytacji. Chrześcijańskiej, to jest za chrześcijańskiej, medytacja chrześcijańska, tak? To znaczy tak, zawsze trzeba pamiętać, jak ten dokument podkreśla, że celem jest sam Bóg, a nie rozwój osobisty. To trzeba mocno podkreślić. I środkiem jest działanie łaski Bożej, a nie technika medytacji, samodoskonalenia czy zaprawna psychoterapia. Ale tu jest technika medytacji, tak? Samodoskonalenie, psychoterapia, ok, to pomaga, ale nie jest głównym celem wspólnoty chrześcijańskiej. Katolicki. To właśnie mówiłem o terapeutyzowaniu, technicy, że jest jakaś technika, magiczna technika, która powoduje różne rzeczy, na przykład nauka prorokowania. Są kursy tam języków. Można się zapisać, to się płaci, uczestniczyć w różnych, żeby te charyzmaty obudzić. I to jest też terapeutyzowanie i takie sformalizowanie bardzo mocne jest stanowi wyraźne oznaki utraty katolickiej wrażliwości. Dokument rozróżnia utracenie wrażliwości, że coś nie jest katolickie wyłącza. Są takie słowa, które jakby różnicują. Też zwracajmy uwagę na te słowa. Nie klub towarzyski, nie dyskusyjny, nie terapeut, jakaś terapia, nie organizacja i firma, ale lud nowego przymierza, który zdąża do Pana Jezusa dzięki Jego łasce. To jasno, ten dokument wypukla. I tutaj właśnie, że to nie jest, że dokument przestrzega przed wpadaniem w aktywizm. Ewangelizacja, działanie, koncertu, uwielbienie kosztem właśnie formacji, kosztem życia sakramentalnego, zrobienia sobie życia wspólnego. Dużo działamy, mało są takie działania formacyjne. Bardzo ciekawy jest moment, bardzo ciekawe jest zdanie, adekwatne postrzeganie doczesnego świata. Czyli jest to odrzucenie wszelkich form myślenia utopijnego i idealizującego. Czyli utopia. Coś, co jest pewną fantazją, jest oderwane od rzeczywistości. Idealizacja. Dla mnie działanie ludzi, którzy uzdrawiają, to jest takie dążenie do idealizacji świata wolnego od cierpień. Takiego fajnie jest żyć w świecie, gdzie nie ma skutków grzechu pierworodnego. Fajnie jest żyć w świecie, gdzie nie ma chorób. Fajnie jest żyć w świecie, gdzie Panu wszystko uzdrawia. Dokument mówi wprost, już, a jeszcze nie. Że to się dzieje, ale dalej do końca życia naszego będziemy nieść skutki grzechu pierworodnego, czyli choroby, wszelkiego rodzaju rzeczy. To jest wręcz przeciwnie, w wymiarze krzyża, że jest to bardzo pożyteczne. I sztuką chrześcijanina jest, aby nie cierpieć bezużytecznie, aby cierpienie zamienić w łaskę. Jest to bardzo trudne, ale chrześcijaństwo właśnie do tego zmierza, że bądź co bądź bardzo ważne jest podkreśla wartość cierpienia, a nie ucieczki od niego. Oczywiście jest dokument dotyczący modlitwy o uzdrowienie, który porządkuje tą posługę. Jest konkretny, są wytyczne, w jaki sposób się modlić. Oczywiście należy wierzyć w Boże uzdrowienie. Daliśmy Wam z Andrzejem materiał Andrzeju Bogoli, gdzie za jego przyczyną jesteśmy świadkami różnych uzdrowień, różnej pomocy. Niestety, jedynie jesteśmy świadkami relacji, które też zbiera ksiądz Stanisław. Nie mamy żadnego, to nie jest żadne uzdrowienie potwierdzone przez Kościół. Jeżeli takie by się zdarzyło, to osobiście bym się tym zajął. Jeżeli taka osoba by chciała, zrobiłbym w parafii postępowanie kanoniczne dotyczące uzdrowienia oficjalnego przez Andrzeja Bogoli. Czyli wziąłbym dokumentację. Gdyby coś takiego ktoś się dowiedział, bym się podjął tego trudu, żeby uznać taki cud przez Andrzeja Bogoli, oficjalnie, tak? I powiedzieć, przez stronnictwo Andrzeja Bogoli Bóg uzdrowił taką osobę z tego i z tego. Było tak, jest tak i jest otwarte.
Jeśli taka by się okazała. A jak postrzegasz, znaczy, bo jestem ciekaw swojego zdania. Jeżeli chodzi o tych właśnie, którzy, jak to mówisz, uzdrowieją, modlą się o uzdrowienie. Czy uważasz, że w ogóle jako taka forma jest błędna, czy po prostu błędne jest oczekiwanie, że za każdym razem to uzdrowienie nastąpi i tak dalej? To znaczy tak, ja ci powiem tak. Ja w parafii, w Rejszewie, uczestniczę w takiej modlitwie uzdrowienia już trzeci rok. I mamy co miesiąc. Jest to modlitwa bardzo prosta. Mam taką modlitwę ułożoną. Modlę się przez Stronnictwo Świętych, mam w ogóle taki cały proces, tak? Modlimy się do Ducha Świętego, do Maryi, jakby istotnie wszystko idzie do Pana Jezusa, przez Jego serce. Mamy modlitwę do Ducha Świętych, przez Jana Pawła II, mamy jakby, ja daję taką przestrzeń jakby działalności Ducha Świętego, tak? I idzie to w takim kierunku wynagradzania uwielbienia, bo to ciekawe. Ci ludzie mogą podejść do mikrofonu i powiedzieć, o co przepraszam, o co proszę, jestem taka spontaniczna. I mam taką część modlitwy o uzdrowienie. Tak? To nie jest taka, że właśnie charyzmatyczna, że o, ta osoba będzie uzdrowiona. To jest taka w wolności, tak? Dajemy przestrzeń Bogu, dajemy przestrzeń człowiekowi, tak? Ja tą modlitwę wolno czytam i człowiek może ją powtarzać. To jest przed Najświętszym Sakramentem, jest wystawienie wtedy. I to jest taki moment właśnie takiej modlitwy. Tak? Mamy obecność kapłana w tym momencie. Czyli po prostu modlenie się uzdrowienia. Tak. Jak najbardziej również uważam, że obowiązkiem jest modlenie się, jeśli chodzi o uzdrowienie emocjonalne, duchowe, przebaczenie i również fizyczne. To był też właśnie ten COVID, te wszystkie takie rzeczy. Frekwencja jest, moi drodzy, 7 osób. Pomimo ogłaszania. Także to jest bardziej idziemy dalej. Są zawsze te same osoby, nie? Różnie, tak. Ale systematycznie zawsze pierwszy piątek miesiąca, kiedy jest serce Jezusa ważne, wtedy właśnie modlimy się. To jest tak naprawdę był projekt ewangelizacji parafii, tak? No, jak najbardziej. Ja bym chciał wypracować w niej taką katolicką, bez tych naleciałości zielonoświatowych, modlitwę o uzdrowienie. Trudne to jest. Szukam tej drogi cały czas. Modlę się o światło. Zapisuję pewne intuicje w moim dzienniku duchowym, jakim to kierunku iść. Żadnych uzdrowień jakby nie dowiedziałem się, czy było to uzdrowienie, czy nie. Nie wiem. Ale wiem, że to jest wewnętrzne w moim czuję, że to jest ta droga, którą chciałbym podążać i mi jest łatwo. Zmagamy się cały czas. Tak to bym oddał. Ale to nie jest tak, że dla mnie to jest taka ucieczka do rzeczywistości takiego właśnie Boga, który uzdrawia, który jest wszystko tak super, jestem taki fajny, taki hype na to wszystko. Taka ucieczka od tej przykrej czasem, twardej, takiej czasem żmudnej, nudnej, systematycznej drogi pójścia z Panem Bogiem przez modlitwę, przez sakramenty, gdzie nie ma takich różnych emocjonalnych czasem poruszeń, że kiedyś ciężko, kiedy jest drogie ciemnie, tak? To wtedy dla mnie czasem takie postawy ludzi to jest ucieczka od przykrych emocji, od tego przykrego świata, właśnie idealizowanie świata, gdzie jest wszystko, czy Pan Bóg działa, Pan Bóg uzdrawia, okej, Pan Bóg działa i uzdrawia, tak? Ale uważam, że istnieje również ta rzeczywistość taka, no mniej taka atrakcyjna. Chrystus nie uzdrawiał wszystkich, tak? Też nie uzdrawiał wszystkich. Zwróćcie uwagę, że tutaj jest działanie indywidualne, wspólnotowe, społeczne w wymiarze historycznym czy politycznym. Polityczne. Zahacza o to. Tak? Zahacza o również. Czy wasze myślenie dotyczące życia historycznego, społecznego czy politycznego nie jest utopijne, nie jest idealne? Czyli wielka legia odpada. Wielka legia. Jest hipoteza bardzo mocna pochodzenia Polaków. Historyczna. Nie wiadomo, tak? To jest hipoteza historyczna, tak? Wielki zwykły go odrzuca. Wielu osób nie wierzy w jego legię. A to prawda. Wiele osób twierdzi, Wędrówki ludów, tak? Że język polski jest bardzo podobny do sanskrytu. To są hipotezy historyczne, tak?
są wypowiedzi różnych profesorów na ten temat, jeśli chodzi o... Zwróćcie uwagę, że... Proszę, może dalej do dokumentu. Na, no, ale nie, no, mówimy o pewnej jakby ewolucji, tak? O pewnego idealizmie utopii, jeśli chodzi o poglądy historyczne, społeczne i polityczne. No, no właśnie. O wiekolepie się kłócą, tak? Wielu uważa, że to po prostu było. Nie, tak, wielu uważa, że... Ale... No, jest to w dokumencie, dobra. Ale może pomijmy to, bo to jest... Wspólnoty mają rzeczywiste szkolnictwo Boże tu i teraz. Powinny mieć one jednocześnie wyraźną świadomość faktu, że nie osiągną, nie mogą w pełni osiągnąć tego, do czego dążą, czyli już, a jeszcze nie. Mogą być jedynie... A, może to być, wszystko się rozwiąże, taki jakby kiedy już wejdziemy do niebieskiego Jeruzalem. Zwróćcie uwagę, że wejście do niebieskiego Jeruzalem to jest czas, końca świata. Że po śmierci no, jesteśmy, ale czy ta pełnia będzie w czasie sądu powszechnego. Pokusa idealizowania wspólnoty. Tak, to właśnie. Czyli tak. O co tutaj chodzi? Jesteśmy super, nie mamy wad, nie ma tego aspektu ludzkiego, jest pięknie. Czy danego etapu rozwoju wspólnoty czy jej członków, czyli są ludzie na różnym poziomie, są świeżo nawróceni, są zaawansowani, nie należy traktować jakby tych rzeczy, trzeba mieć na to zawsze wzgląd. Są konkretne etapy w drodze do zbawienia, tak? Każdego z nas. Że są etapy zjednoczenia z Bogiem. Jest oczyszczenie czynne, bierne, jest wspólnoty ciemne i każdy z nas to w pewien sposób gdzieś przechodzi, tak? W różnych etapach swojego życia. Czyli elitaryzm, czyli my jesteśmy naj, my jesteśmy lepsi, bo my mamy uzdrawianie, charyzmaty, bo my mamy, bo jesteśmy wojownikami Maryi, walczymy mieczem. To pozwól, że ci przerwę. Ty jesteś teraz liderem wspólnoty i mówisz, słuchajcie, my to jesteśmy słabi. Tam u tych jest o wiele lepsi, a ci tam mają to i to, a tamci to w ogóle robią to i to. No my tu jesteśmy tacy tylko, nie? I za chwilę pusto na sali. Bo poszli tam, gdzie jest lepiej. No proszę cię, no nie wpadajmy też w jakiś... Ale to jest problem wspólnoty protestanckich zborów. Zobaczcie, jaka jest konkurencja. Oni mówią wprost, na przykład, że kiedy mam wakacje, mnie nie ma w zborze, to mówi pastor, bodajże w Pichle Szandyjskie Panów, że kiedy on jest na urlopie, bo cytuję, mam z żoną taki miesiąc, że muszę odpocząć, to widzę odpływ wspólnoty, no i nie ma tych osób o pewnym czasie, tak, we wspólnocie. Także jakby cały czas jest konkurencja, tak, między różnymi wspólnotami, ale również jest, myślę, że jakaś konkurencja, jeśli chodzi o wspólnoty katolickie. Ja myślę, że tutaj chodziło o niezdrowe elitaryzm. Nie zdążę, że tylko u nas, jeśli tak, lider tak. Będzie tylko u nas, to zobaczcie, a tam, mogliby przyjść tutaj i czerpać z tych darów Ducha Świętego, a oni wolą tam gdzieś, tak? No to jest, to jest. Ja wiem, o czym Kamil mówi, to znaczy spotkałem się, no teraz 40 lat temu to było chyba, tak się złożyło, że prowadziłem takie wspólnoty dla dzieci Boży. W pewnym sensie miałem animatorów młodzieżowych, którzy prowadzili dzieci. No i stwierdziłem, że warto by było zapewnić mi jakąś formację. Aha. I wysłałem ich na oazę. Na jedynkę. Słucham? Na jedynkę? Na jedynkę? Tak, na jedynkę. Z tym, że do specyficznej jakby odłamu oazy, czyli do oazy wielkiej Sychem, tak zwanej. Franciszkańskiej, gdzie był bardzo charyzmatyczny ksiądz. I wiecie co, jak oni przyjechali po tych tam niecałych 3 tygodniach, to ja nie widziałem, czy mogę dać dzieci. Bo odzyskali informację taką, że właściwie w Sychem to jest chrześcijaństwo, no około jest w sensie pogaństwo, dziewczyna przychodzi do mnie i mówi, nie mogę rozmawiać z moją matką, bo ona nie jest nowonarodzona. O, to jest właśnie to. No. Tego typu ten rzecz, nie? Że ci wszyscy inni, także taki elitaryzm, ale polegający nie na tym, że staramy się być najlepsi, tylko na tej zasadzie, że ta reszta to jest właściwie nie chrześcijaństwo, nie? I to było bardzo głęboko mi zakorzenione, bo miałem dużo powodów z tym. To jest bardzo ważne, jest problem, tak? To
wkopywanie się i wszelka krytyka to jest atak w ogóle i bardziej, nie wiem czy zauważyliście, że większa krytyka to bardziej się konsolidowała, jak Maryja, teraz jest atak na wojowników, tak. I cały czas to produkowane na Facebooku. Znam księdza Kmielskiego, jaki to jest wspaniały kapłan, ile jest owoców, a jest nagonka, bo on głosi Maryję i to jest właśnie to, tak? Kiedy, no, że tak powiem, no też druga strona ma takie argumenty dosyć pantelikowski, no idzie w drugą stronę, tak? Miłosierdzie, Bóg jest dobry i taki dobro ludzi, jakby, no to jest, nie ma tego balansu, tak? Tutaj jest przekrój w tą stronę, ten przekrój w tą stronę, a jednak jest miłosierdzie i sprawiedliwość, jest zawsze gdzieś balans, tak? Jest benzyna i samochód, no to jest komplementarność. Bardzo też ważne jest, że dokument mówi, że trzeba być brzemiona swojej braci na ramionach nosić, czyli czasem występuje brak akceptacji dla słabości, przewag własnych członków wspólnoty i bady różnego rodzaju, które się dają wyznaki. Kolejnym takim aspektem jest, moi drodzy, optymistyczna naiwność, czyli podejmowanie decyzji bez brania pod uwagę ludzkich ograniczeń i słabości. Ja to doświadczyłem coś takiego, że zespół miałem uwielbieniowy i słyszałem tego, wystarczy się pomodlić i wszystko będzie dobrze na chwałę Pana Boga. Kiedy były potrzebne próby, pieśni trzeba przyśpiewać, przygotować, ustawić sprzęt, to musi być jakiś poziom też, tak? No po to jest dla Pana Boga. Ja słyszałem, nie, to wystarczy, pomodlisz się i wszystko będzie super, tak? I można pokrzować i tego, no. No to było właśnie do słabe, tak? To było takie, no... No nie, trzeba poświęcić. Ty mnie nie maluj na kolanach, ty mnie maluj dobrze, jak powiedział podobno w objawieniu ktoś ze świętych do malarza, który malował właśnie na kolanach. Mhm. No właśnie. Czyli tutaj akurat ty maluj nie dobrze. Czyli jakby jakoś też się liczy. Jakoś się liczy i też ludzie na to patrzą. Tak? Z kolei drugą stronę jest to pesymizm antropologiczny, czyli takie jesteśmy słabni, że tak. A, że na Medjugorje to my nie rozstrzygniemy do końca. No bo jest zepsucie natury ludzkiej. Ciężko po prostu. Kiedy się doczekamy. Albo nasze dzieci. Albo nasze dzieci, tak? I to jest takie jednostronne podkreślenie właśnie upadku, grzeszności. To u neonów. Ja coś takiego zauważyłem. Ja byłem w wielu wspólnotach, tak? Neonów akurat nie byłem. Byłem na Pascha, obserwowałem, jak to nie mówią, jakich słów używają. Tam było bardzo duży nacisk na grzeszność. Oni za każdym razem mocno powtarzali, jestem grzesznikiem. Jestem wielkim, wiem, że jestem grzesznikiem. Wtedy tak to rozumiałem, bo grzesznik potrzebuje miłości Pana Boga, tak? I oni to podkreślali. Ale no, nie można aż tak, bo można zanegować później działanie łaski i działania. Aha, to jest takby, też taki aspekt, jak to powiedzieć, no, że wszelkie działanie we wspólnocie to jest nie działanie łaski, ale takie działanie tylko zewnętrzne, tak? Taka doskonałość moralna, taki aspekt takiego rozwoju osobistego, to też jakby nie tędy droga. Znaczy, jeżeli mogę dodać, bo to chyba jest ważna sprawa. Pesymizm antropologiczny był jednym z głównych punktów sporu w czasie reformacji. Między kościołem a protestantyzmem. Ponieważ ten Luther uważał, że natura ludzka nie jest uszkodzona, tak jak mówi Kościół, tak? Tylko jest całkowicie zniszczona i w ogóle nie jest zdolna do kontaktu z Bogiem. Stąd tylko łaska, tak? Że nie ma w ogóle żadnej z naszej strony jakiegoś wysiłku. Owszem, my mówimy łaska najpierw, jest ważniejsza, tak? Ale wymaga odpowiedzi człowieka. Natomiast Luther uważał, że po prostu człowiek jest w ogóle niezdolny do... no jest to mówić odcięty. Zresztą to przeniknęło na przykład do zeszycików łazowych. Nie wiem, czy pamiętacie takie obrazki, że łaska Boża to był deszcz, tak? A grzech to jest parasol. Tak. Postawisz parasol i suchy jesteś. Ani kałba nie spadnie na ciebie. Nie? To nie parasol. No. To jest materialna herezja w zasadzie, tak? A tam chyba, że człowiek jakby własnymi siłami nic nie da, ale to trzeba jakoś, no, coś... Czyli samymi swoimi siłami człowiek nie może tego robić. No, trzeba coś zrobić. Do tej pory to pokutuje,
bo stąd przekonanie u protestantów, że jeśli ta łaska już spłynie, jest niezmywalna. Tak. A, raz zbawiony na zawsze zbawiony. O, to jest temat rzeka. Tak naprawdę każdy tutaj ten slajd jest temat rzeka i można oddzielną konferencję zrobić. Tak, łatwo jest to połupanie, nie? Tak, bo to jest... Oni wychwycili po prostu takie bardzo fajne, jakby te wszystkie takie mankamenty wspólnot, które były do tej pory. Bo tu widzę mnóstwo takich różnych dokumentów. Jak obserwowałem nadużycie neonów, obserwowałem w wspólnocie tego księdza Dominika Emina Pawła M. Dużo takich wychwycili takich właśnie jakby ciemnych elementów. W sakramencie pokuty skutkować może to podejście, czyli czysty rytuał, czyli takie chwilowe oczyszczenie i ulga, czyli takie uwolnienie się od zła. I nie jest to inkorporowane, nie jest to jako proces nawrócenia do Pana Boga, czyli doskonałości, żeby poczuć się dobrze. No nie ukrywam, że po sakramencie pokuty jest taki stan. Prawda? Jest to miły stan. Jest to miły stan, ale nie jest jakby celem ten stan, tylko jest celem jakby pójście dalej, czyli tym przetrzymania woli.